Siema, z tej strony Aqua i zapraszam na Poke Newsy. Czas na update sezonu ligowego. Jak widzicie, jesteśmy w samym środku wszelkich kapów i challenge'y. Zapraszam na nie Was bardzo serdecznie, szczególnie do Warszawy, do Centrum MTG, gdzie będę sędziować w tym miesiącu. Więc jeżeli chcecie zbić piona, zapraszam Was. I już wielkimi krokami zbliża się także pierwsze regionalsy w Europie w Dortmundzie. Już 28 i 29 września zapraszam Was serdecznie do Dortmundu. Też znajdziecie mnie tam jako sędziego, więc jeżeli chcecie zbić pionę, zapraszam. Niestety dotarły do mnie przykre wieści, związane też z sytuacją, która ma miejsce aktualnie w Polsce, związaną z powodziami. Blue Game Show postanowiło odwołać wydarzenie w tym roku i przekazać wszelkie fundusze na pomoc powodzian. Więc jeżeli Wy jesteście w stanie pomóc, wesprzeć osoby w kryzysie, oczywiście polecam to zrobić. Znajdźcie sprawdzone, pamiętajcie o tym, sprawdzone zbiórki i jeżeli sami fizycznie jesteście w stanie pomóc, to oczywiście zachęcam do tego. Wracając do weselszych newsów. Kochani, to jest oficjalny X, czy też Twitter, Pokémon Company. Udostępnili starego Twittera Eda Sheerana, który napisał, że Pokémon Black na DS-a jest super. I odpisali tylko, że today is the only day you can share this. I zrobili to dokładnie 15 września. Czy jest to sneak peek, że wreszcie dostaniemy remake'i Black and White? Jak myślicie? Zostawcie swój komentarz. Pojawiły się także zdjęcia merchu, najnowszego merchu na Internationalse. LAIC, czyli Latin American International Championship, zbliża się wielkimi krokami. I jak widzicie, mamy już pokazane maty, koszulki, deckboxy, czapki i smycze. Głównym motywem są ogerpony i jak widzicie, tutaj mamy ognistą maskę. Jak myślicie, jaką my dostaniemy w Europie? Ja coś czuję, że wodną. Pierwszy Grand Challenge w 2025 już się rozpoczął. Aktualnie mamy porę zapisów. Od 11 września do 19 września możecie się zapisać na turniej. Natomiast od 19 września, czyli od czwartku do niedzieli 22, turniej się odbędzie. Pamiętajcie, że to są turnieje punktowane, więc to są punktowane VGC, tak? Żeby była jasność. Mamy oczywiście dywizję Master, Senior, Junior, o tym trzeba pamiętać. Mamy też Participation Prize, więc musimy skończyć 3 albo więcej meczy z wygraną lub przegraną i wtedy dostaniemy nagrody 100 000 League Pointsów, Gold Battle Cup 1 i 1 Ability Patch. Czyli zawsze warto wziąć udział, nawet jeżeli nie zbieracie Championship Pointsów i nie chcecie się dostawać na Worldsy. Muzeum Nintendo w Kyoto otwiera się już 3 października i z tej okazji pochwalono się nowym włazem. Tak, Pokémon Company tworzy po całej Japonii specjalne włazy z wszelkimi Pokémonami. Jak widzicie, w Kyoto powstał nowy właz. Kiedyś opowiadałam Wam o tym w jednym z odcinków z Japonii, ale przypomnę. Istnieje taka organizacja jak Pokémon Local Acts. Polega na tym, że przydziela każdej prefekturze swojego Pokémona i ten Pokémon jest tak jakby maskotką danej prefektury. I dzięki temu Pokémony reklamują wszelkie produkty regionalne, pomagają lokalnie i lokalnej społeczności. Jeżeli pojawi się jakikolwiek tajfun, pojawią się trzęsienia ziemi, to wówczas Pokémon Local Acts przekazuje danemu regionowi fundusze pomocnicze, a także reklamuje regionalne produkty. Zobaczcie, co możecie znaleźć tutaj na stronie Pokémon Local Acts. Przede wszystkim, oczywiście, maskotki. Macie tutaj wszystkie
podpisane, z której dana maskotka jest prefektury, więc jeżeli was któraś interesuje, na przykład Nagasaki dostało Ampharosa. Muszę do Nagasaki wrócić w takim razie, żeby zrobić zdjęcie Ampharosowi. Cała mapa jest też pokazana, jak to wygląda. Są też, jak widzicie, specjalne produkty, nie tylko jedzenie, jak możecie zauważyć. Są też na przykład tutaj wyroby ręczne z Mie, zegary z Fukui, przeróżne rzeczy, których nie znajdziecie w Pokémon Center. Więc jeżeli coś takiego was interesuje, zapraszam na stronę Pokémon Local Acts, ale także znajdziecie tutaj specjalną stronę właśnie z listą wszystkich pokeliców. Więc jeżeli interesuje was jakikolwiek rejon, jeżeli na przykład, powiedzmy, wybierzmy Kanto, tak właśnie, pierwsza nazwa regionu z Pokémonów to jest nazwa jednego z regionów w Japonii, jeżeli jeszcze o tym nie wiedzieliście. Na przykład wybierzemy sobie Kanto, gdzie mamy stolicę Japonii, Tokio. I tutaj w tym Tokio mamy na przykład, o, takie pokelicy, jak widzicie. Więc na spokojnie, tak, to jest też taka właśnie ciekawostka, że Tokio nie kończy się tutaj, tylko prefektura Tokio tutaj jeszcze macie jedną wysepkę i też należy do Tokio. Więc takie właśnie włazy możecie w Tokio znaleźć i zależnie od tego, jaki właz wam się podoba, to wówczas możecie sobie spokojnie wybrać daną dzielnicę. Powiedzmy, chcemy Kinki i tutaj już będziemy mieć, o, włazy z Kyoto i tutaj jeszcze, o, widzicie, jeszcze tutaj tego nowego włazu, który dopiero zapowiedzieli, nie ma. Ale jeżeli lubicie poszukiwania, lubicie znajdywać takie miejsca, to właśnie na tej stronie znajdziecie pełną mapę razem właśnie z adresami, gdzie dany właz znaleźć. Więc jeżeli wybieracie się na wycieczkę do Japonii, proszę bardzo, trzymam za was kciuki, że znajdziecie wszystkie chyba już 120 włazów. A jak mówimy o Japonii, w Nagoi Pokémon Center zostanie od nowa otworzone, więc zostanie odnowione, pojawią się nowe maskotki i pojawią się nowe piny. Kocham piny z Pokémon Center, mówiące, z którego Pokémon Center są. Więc, kochani, jeżeli jeszcze nie widzieliście mojej relacji z Nagoi, zapraszam na mój profil. Zobaczcie, jak teraz wygląda. A już w listopadzie zobaczymy, jak po remoncie będzie wyglądać. Nie mogę się doczekać. Pojawiło się dużo bardzo przydatnych nowych produktów w Pokémon TCG, które wychodzą na przełomie października i listopada. Tutaj na przykład najlepszy League Battle Deck, który mógłby wyjść w tym formacie. Mamy całego Charizarda EX z Pidgeotem EX i w środku Prime Catcherem, który aktualnie kosztuje 100 zł. Więc, kochani, macie cały deck za jakieś 100-150 zł ze wszystkimi kartami, które teraz są wam potrzebne do grania w Charizarda EX. Może, a nuż jeszcze 2-3 musicie do niego dołożyć, więc wydaje mi się, że to jest idealny produkt dla nowych graczy. Kolejny idealny produkt dla nowych graczy, pudełko z Steel Mask Ogerponem. Wiecie, jak ciężko znaleźć karty Ogerpona aktualnie? I tutaj właśnie Pokémon Company przychodzi z pomocą i mamy, kochani, piękne pudełko, w którym znajdziemy promkę Steel Mask Ogerponem, więc to też jest bardzo mocno grywalna karta, bo jeżeli grywacie go, to najczęściej w 3-4 kopiach. Takie pudło, to ja rozumiem. Ogłoszono promki w pięknym Ultra Premium Collection Boxie. Mamy promkowego tęczowego Teraka Pagosa i 2 złote Cinderace'a i Laprasa. Co myślicie o złoto-tęczowych kartach? Czy nie jest to już za dużo na karcie? Zapowiedziano też nowy metalowy neseserek z Surging Sparks, więc jeżeli was interesują takie pudełeczka, to proszę bardzo, w środku będą naklejki, będzie mały binderek 1 na 1, więc jeżeli lubicie takie malutkie, śmieszne rzeczy, też ciekawy produkt.
Natomiast w Chinach znowu szaleją. Jak widzicie, już powoli nas doganiają z dodatkami. Mamy coś na pozór Silver Tempest i Lost Origin. I mamy pudła, mamy maty, mamy koszulki, mamy bindery, mamy deckboxy. Grafika mi się osobiście podoba, szczególnie tej Lugi. Mam nadzieję, że u nas też będzie taki ciekawy merch. Pierwsze Dynamaxy w Pokémon Go już za nami. Były Dynamax Bulbazaury, Charmandery, Squirtle, Skowety, Wolololo i Kyogre. I w tym tygodniu, kochani, jeżeli chcecie łapać, to będzie Shiny Groudon. Będzie też później, 26 września, Zacian w normalnej formie. Więc jeżeli Was interesują takie Pokémony, to proszę bardzo, łapcie za telefony, łapcie je. I jak widzicie, premierę będzie miał Shiny Zacian, którego wcześniej jeszcze nie można było złapać. Tutaj macie pełną listę jeszcze Mega Rajdów, Shadow Rajdów, godzin Ride Hours i wszelkich eventów na wrzesień. Mam nadzieję, że uda Wam się złapać te wszystkie Shiny, nie Shiny i Mega Pokémony. Trzymam kciuki. A dodatkowo w tym tygodniu pojawi się Psychic Spectacular, nowe wydarzenie, gdzie znajdziecie Dynamax Belduma w wersji też Shiny. Więc jeżeli Was taki Beldumik interesuje, a później Metagross, no to musicie przygotować się na ten weekend. Dodatkowo na dziko, czy też w jajku znajdziecie inne fajne Shiny Pokémony. Może któregoś z nich Wam po prostu brakuje i warto złapać. W Pokémon Go pojawił się też nowy ekran ładowania. Szykujemy się na Halloween. A w Pokémon Center pojawił się gigantyczny Porygon, który może być dosłownie siedziskiem dla Was. Więc jeżeli jesteście zainteresowani gigantycznym Porygonem, zapraszam na stronę Pokémon Center. A dodatkowo wreszcie pojawiły się Sitting Cuties z szóstej generacji w Pokémon Center UK. Więc mamy szóstą generację wreszcie w Europie. Na dzisiaj, kochani, to już koniec. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych newsach.